Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 309. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 30. Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś wrogów moim kosztem. Panie mój Boże, do Ciebie wołałem i Tyś mnie uzdrowił. Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie Panu Psalm, Wy, co Go miłujecie, wychwalajcie Jego świętą pamiątkę. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi wieczorem, a rankiem okrzyki radości. A ja powiedziałem pewny siebie, nigdy się nie zachwieje. Z łaski twojej, panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Wołam do ciebie, panie, błagam Boga mego o miłosierdzie. Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch cię będzie wysławiał albo rozgłaszał twą wierność? Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną. Bądź Panie dla mnie wspomożycielem. Biadania moje zmieniłeś mi w taniec, wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce, nie milknąc, psalm tobie śpiewało. Boże mój Panie, będę Cię wysławiał na wieki. W rozdziałach od siódmego do dziewiątego księgi Amosa. Prorok przedstawia wizję Bożego Sądu nad Izraelem oraz zapowiada przyszłe odrodzenie narodu. Tekst ten łączy ostrzeżenie przed karą za grzechy, z nadzieją na odbudowę i odnowienie relacji z Bogiem dla tych, którzy pokutują i nawracają się. To mi ukazał Pan Bóg. Oto tworzy szarańcze na początku odrastania potrawu. A był to potraw po sianokosach królewskich. I gdy ona już miała zjeść doszczętnie trawę na ziemi, prosiłem Panie Boże, przebacz, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały. Zmiłował się Pan nad nim. To się nie stanie, rzekł Pan. To mi ukazał Pan Bóg. Pan Bóg powołał jako narzędzie sądu ogień i strawił on wielką otchłań i strawił część pola. I prosiłem: Panie Boże, przestań, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały? Zmiłował się Pan nad nim. Również i to się nie stanie, rzekł Pan Bóg. To mi ukazał: Oto Pan stoi na murze i w ręku Jego pion ołowiany. I zapytał mnie pan: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion ołowiany. I rzekł pan: Oto opuszczę pion pośrodku ludu mego Izraela. Już mu więcej nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka, i świątynie Izraela zniszczone. Wystąpię z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos. Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący idź sobie. Uciekaj do ziemi Judy, i tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie pan i rzekł do mnie pan, Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. A teraz słuchaj słowa Pańskiego. Tyś mówił: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona Twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie zaś i córki Twoje od miecza poginą. Ziemię Twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. To mi ukazał Pan Bóg. Oto kosz dojrzałych owoców. I zapytał: Co ty widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Kosz dojrzałych owoców. Rzekł Pan do mnie: Dojrzał do kary lud mój Izraelski, już mu nie przepuszczę. Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty. Wyrocznia Pana Boga Mnóstwo trupów na każdym miejscu je rozrzucę cisza Słuchajcie tego wy którzy gnębicie ubogiego a bezrolnego pozostawiacie bez pracy Którzy mówicie kiedyż minie nów księżyca byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz a będziemy zmniejszać efę Powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Czyż z tego powodu ziemia nie zadrży, i czyż nie będą lamentować wszyscy jej mieszkańcy? Wzbierze ona cała jak Nil, wzburzy się i opadnie jak Nil Egipski. Owego dnia, wyrocznia Pana Boga, zajdzie słońce w południe, i w jasny dzień zaciemnie ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni, w lamentacje. Nałożę na wszystkie biodra wory, a wszystkie głowy ogole, i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza. Z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, Lecz go nie znajdą. W dzień ten pomdleją spragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. Ci, którzy przysięgają na winę Samarii i mówią, na życie twego Boga, danie, na życie Boga Berszebo, er upadną i już nie powstaną. Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem i on rzekł Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu. I niech spadną na głowy wszystkich. Pozabijam mieczem pozostałych. Nie umknie z nich żaden, który ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. Gdyby się włamali do Szeolu, stamtąd ręka moja ich zabierze. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. Gdyby schowali się na szczycie Karmelu, i tam ich znajdę i pochwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza, i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił. Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Skieruję oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra. Pan, Bóg zastępów, dotyka ziemi, a ona drży. Także lamentują wszyscy jej mieszkańcy. Wzbiera ona jak Nil i opada jak Nil egipski. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Zwołuje wody morskie i rozlewa je na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. Czyż nie jesteście dla mnie jak kuszyci, wy, synowie Izraela? wyrocznia pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej, jak Filistynów z Kaftor, a Aramejczyków z Kir? Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba, wyrocznia Pana. Gdyż oto ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu. Ci, którzy mówią: Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada. Zamuruję jego szczeliny. Ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję by posiedli resztę domu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, wyrocznia Pana, który to uczyni. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem. Mówi Pan: Twój Bóg. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział ósmy, wersety od 12 do 30, Jezus ogłasza, że jest światłością świata i każdy, kto za Nim podąża, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Faryzeusze kwestionują Jego świadectwo, ale Jezus odpowiada, że Jego świadectwo jest prawdziwe, ponieważ pochodzi od Ojca, który Go posłał. W rozmowie z przywódcami religijnymi Jezus mówi o swoim zbliżającym się odejściu i o tym, że nie zrozumieją jego tożsamości, dopóki nie zostanie wywyższony na krzyżu. Wielu z tych, którzy słuchali jego słów, uwierzyło w niego. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego Faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym, oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. A oto znowu rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach Waszych. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego. Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.